Mały talerz trzymany przed klatką. Lekki talerz trzymany przed klatką piersiową. Staram się ściągnąć łopatki, ustawić na szerokości swoich bioder. Lekko rozpycham stopy na zewnątrz, delikatnie wykręcam kolana, tak żeby poczuć napięcie rozchodzące się w kierunku bioder, w kierunku pośladków. Usztywniam brzuch. Teraz w tej pozycji wykonuję zgięcie w biodrach i staram się, aby było tylko i wyłącznie w biodrach. Kolana są delikatnie ugięte. W tej pozycji czuję napięcie przede wszystkim w mięśniach pośladkowych oraz w tylnej grupie mięśni uda. Kręgosłup lędźwiowy jest w naturalnym położeniu, czyli nie ma tego, nie wyginam się. Koryguję swoją pozycję, tak żeby czuć napięcie na powrót w mięśniach pośladkowych. Wstając, ciągnę klatką piersiową, jednocześnie wpycham biodra do pełnego wyprostu, w pełnym wyproście dopinam pośladek. Cały czas aktywne stopy napieram na zewnątrz. Kręgosłup w neutralnym położeniu. Tutaj mogę właśnie zrobić lekką pauzę dla celów korekcyjnych, sprawdzić, jakie mam odczucia, w której fazie ewentualnie puszczają plecy. Jeśli puszczają, to próbować sobie pokombinować, ustawić się. Dlatego właśnie ten talerz przed ciałem nie powinien być ciężki.